co tam. Dobra, słuchaj, plan jest taki. No. Jak będzie dzisiaj twoja transakcja, no, to my będziemy, nie wiem, podjedziemy gdzieś. No. Będziemy czerwonym autem. No. Albo nie, nie czerwonym. Jakim? Kurde, no nie wiem, zmienimy kolor na jakiś taki, nie wiem, zielony mniej rzucający się w oczy. To zielonym podjedźcie. Poczekaj, myślę. Taki biały. Biały się jakoś mega nie rzuca w oczy. Będziemy białą furą. Jaką? Generalnie tak. Będziemy jakoś tam z daleka obserwować. Tobie damy, no, podsłuch, tylko usłyszymy, co gadają. Ty normalnie będziesz tam z nimi udawać, tak jak wcześniej, że no, ty nie wiesz w ogóle, co się dzieje z Josephem. Nic nie wiesz, nie masz pojęcia i on się od ciebie odłączył. Ty nie chcesz zginąć, więc generalnie będziesz z nim współpracował. No i co, tak naprawdę tyle, nie? My sobie nagramy to z daleka. Jak będziemy mieli nagranie, no to myślę, że tam. Myślę, że jak będziemy mieli nagranie, no to wtedy pójdziemy na komendę, pokażemy im nagranie. Jakoś tam z nimi to ustalimy, z policjantami. No i tak naprawdę to już takie dowody będą zebrane, nie, jakieś. Także myślę, że potem będziemy działać właśnie już z PD-kami, tak to nazwę. No dobra, dobra. No, ale to jeszcze do ustalenia parę rzeczy, to takie wiesz, to wszystko są tylko plany, na razie wstawiam ci na bieżąco. Dobra. Dobra, jak się spotkamy, to już 100% ustalimy wszystko, nie? No dobra, dobra. Dobra, siemo. No. O, jeszcze raz powtórzę. Osoba, która czuje się kurwą, niech wystąpi przed szereg. A no właśnie. I teraz mam jedno zasadnicze pytanie. Słucham. Co ty kurwa sobie wyobrażałeś? Nie wiem. Że chyba pójdziesz na policję. Że pójdziesz na policję, zamkną nas w kajdanki i nikt się kurwa nie dowie. Że nikt kurwa na mieście nie ruszy, żeby ci urwać głowę? Nie, no nie przypuszczałem, że nikt się nie dowie, ale myślałem, że trochę inaczej będzie to wyglądać. No to kurwa, plan spalił na panewce. Fucking snitch? No niestety. Niestety ci nie wyszło. Fucking snitch. No. Lecz. I teraz... A, powiedzmy, że pozwolimy ci mówić. Masz minutę. To, co powiesz, zależy od ciebie. My cię chętnie przez tą minutę wysłuchamy. 60 sekund. Odpalam stoper. No, ale mam mówić, co mam mówić? Co ci przyjdzie do głowy? Nie wiem, kurwa, wymyśl sobie coś. Ja ci nie będę podpowiadał. Stoper, czas start. No dobra, no. Chcieliśmy się na was odegrać. Za to, no, z Józkiem. Za to, że zachowujecie się w stosunku do nas w sumie bez szacunku, bo nakładacie na nas jakieś pojebane kary. I tyle, no. I chcieliśmy wymyślić jakiś plan, który, no wiadomo, nie jesteśmy mocną jednostką osobiście, więc wiadomo, że sami byśmy nic nie zdziałali. Chcieliśmy was wpierdolić w to, że zabiliście naszego znajomego prawdopodobnie, którego porywaliście. I to jeszcze w dodatku z tego, co ja słyszałem, to zabiliście go za to, że kogoś z was pobił, ale nie wiem, ile w tym prawdy. Zdenerwowaliśmy się, no i stwierdziliśmy, że stawiamy wszystko na, ponad to, no i troszeczkę, jakby to powiedzieć, chcieliśmy zrobić taką akcję. I szczerze powiem wam tak, nie liczę na nic, prawdopodobnie w dniu dzisiejszym zginę. Jestem kurwą, sorry. No, czas się skończył właśnie. No to powiem ci tak. Prawidłową odpowiedzią było padnięcie na kolana i błaganie o przebaczenie. Więc twoja teza o tym, że dzisiaj zdechniesz, jest prawdziwa. Niestety nie wykorzystałeś szansy, którą ci dałem. Załadujcie go do samochodu. Słucham coś do mnie? Poczekaj.
A tego rozkujcie i niech stąd wypierdala. Jeszcze worek czekaj. A worek na łbie? Obstawiam, że oboje mieli. A to nie moja wina, że jest w Polsce katera. Będzie w kontakcie, nie? Może coś kiedyś dostanie. Może. Trupak do celu, kurwa. Dobra, jedziemy na... Chodźmy, kurwa, do tego bagażnika. Wsiadajcie do drugiego jeszcze, nie? O, tam też jest dwór, czekaj. A tam jeszcze jak ktoś pobiegł naprzód. Pierdolę, polega cztery. Nie no, ten ziomek akurat miał giga PH. Uważaj, jak będziesz jeździł. Bo go ziomek zdradził, więc w ogóle nie planowałem im robić krzywdy, nie? Tym graczom, bo oni byli chuja winni. Tamten gość dostał Force CK, bo tak nałamał regulamin, że tam już kurwa było wymagane to. Ten jest niefortunnym przypadkiem. Szkoda, że on dostaje Force CK. Pierdolony, kurwa. Ale my już nie możemy nic z tym zrobić, jakby wiecie. Kurwa, dawać gangstera. On odpierdolił, kurwa, taką kagarakę, że czegokolwiek ja bym teraz nie zrobił, on musi, kurwa, dostać. Nadał na wroga. To jak na swojego by nadał. Tylko jedno powiem, kurwa, zajebaliście mojego przyjaciela i za to chcieliśmy was ujebać. A skąd ty masz informację, że myśmy go zajebali? No tam domyślcie się, kurwa, zajebaliście na naszych oczach go. Potem, kurwa, byśmy mu nic nie zrobili. Kurwa, jebane, co, kurwa, nic nie zrobiliście. Ciekawe, jakim cudem. Nie odbiera od kilku dni, ma wyłączony telefon, co zaszył się. Nie, może wyjechał. Może go puma opierdoliła, no. Może. Albo wyjechał, na wakacje może, no. Twój kolega, tak szczerze mogę ci powiedzieć, bo sobie to kurwa szkodzi. Twój kolega aktualnie znajduje się w naszej podziemnej bazie na Kajo Periku i odpracowuje swoją kurwa głupotę. Ty swoje niestety odpracować nie możesz. Trudno, zginę za niego, no co ja mam poradzić, no. Myślałem inaczej, nie będę się z niczego tłumaczył. W dniu dzisiejszym zginę, no i tyle. Powiem ci tak. Zrobiłeś jeden podstawowy błąd. Postanowiłeś tą sprawę rozwiązać na policji. Wiem. Tu jest początek i koniec twojego głupiego pomysłu. Kurwa. Jeden nóż. Dobra, ostatnia szansa. Czy byłeś na policji? Słucham? Czy byłeś, kurwa, na policji? Czy mnie słyszysz? Tak, byłeś. Byłem. Zgłosiłeś? Zgłosiłem. O, i co, dumny jesteś z tego, tak? Nie. Nie jestem. Ale uznaliśmy, że to ostateczność. I co tam powiedziałeś? Z ciekawego. Powiedziałem, że jest podejrzenie, że zabiliście mojego znajomego. Kogo, komu się wysprzęgliłeś? Nie wiem, nie pamiętam jego nazwiska. Ale kobieta, facet, trzeba jadł, kurwa, myśl, to może... Kobieta, facet, z kim gadałeś, myśl, to może, kurwa, nie zdechniesz. Może. Lepiej jest to mała szansa, ale może. No, nie był szefa jadł, był, miał szare ubranie i kamizelkę i tyle. Szefa jadł. Nie wiem, czy był szefem jadu. Jakie włosy miał? Jak wyglądał? Takie jak ja. I możliwe, że... Aż do niego numer? Tak. O. No i już jest lepsze. No. Sprawdźmy, ma telefon. Ja, co dokładnie powiedziałeś? No to co powiedziałem, że jest podejrzenie zabójstwa. Dobra. I w dniu dzisiejszym nie wiemy, kto to jest. I po prostu, żeby się dowiedzieć, no to musimy pojechać na tą transakcję. No i on miał być podsłuch i z tej transakcji coś wnioskować. Tyle. A z kim była przeprowadzona transakcja? Powiem ci, że ty jesteś taką rasową przeniesioną, bo tu na psach, tu do nas, no na wszystkich donosi, do każdego normalnie. No podałeś jakiś numer? Albo coś? Jakieś dane? Nic nie dałem. Pustą kartę ma? Pustą kartę ma. A to chujec. Zero kontaktów, zero SMS-u. Wow, czy wykasował? To jest ten numer, co wczoraj mieliśmy do niego? A jaki mieliście? Nie ma tej osoby, co ma ich numery zapisane. Zaraz przyjedzie z tą... z przesyłką. Okej.
Dobra, gadaj. Życie, zmieniałeś numer, czy nie? Życie jest nowelą. Czasami kogoś zastrzelą. Z krótkiej broni albo długiej. Co mu ukryć? Ale nie bardzo kogo. Ostatnio chyba miałeś dłuższą brodę, co? Może. No, nie może, ja cię ukrywa. Kurwa bardzo dobrze pamiętam. A teraz jak cię wąsa kurwa zapuścił. No taki. Alvaro! Taki włoski kurwa trochę, co? No. Włosi to by na ciebie pluli na to, co zrobiłeś teraz. Panowie, ciekawy, nie przypadek, ciekawy przypadek z ciebie. Ale mamy kolejnego trupa na liczniku, to dla nas bardziej. Dzień kolejnego. Bez trupa, dniem straconym, kurwa. Dokładnie. Szkoda, że ty jesteś tylko pionkiem. Tak głupio, że trafiłeś na ciężkie ramię sprawiedliwości tego miasta. Jeźwiga, kurwa, nie farta. Miałeś pecha. Twój kolega miał jeszcze większego. Ale wiesz, jak to mówią, nie? Jak się ktoś sikorką urodzi, to orłem nie umrze, no niestety. Powiem ci tak. Ty miałeś niefarta w niefarcie, bo nie dość, że trafiłeś na ludzi, którzy mogą o wiele, wiele więcej niż ci się wydaje. To jeszcze kurwa ziomek, z którym ziomek się dogadywałeś. Zresztą kurwa. Postanowił włożyć ci mentalnego fiuta do dupy. Jestem z tym pogodzony. Karma. Chodź. Jest mi. Dobrze powiedział. Jedzi. Wracaj na swój. Kurwa, jak bardzo bym ci nie chciał darować życia, to jesteś konfidentem. I zginiesz z rąk, kurwa, swojego kolegi, niestety. Kolegi. O. Kolegi, przyjaciela, znajomego. Chuj mnie to interesuje. Szczerze, ja mówię jeszcze raz. Ja bardzo dobrze wiedziałem, że po prostu. Poczekaj. Dobrze mów. Wiedziałem, że jest to ryzykowne. Podejrzewałem, że coś odwali ten Ferrari, bo jest to dziwne, że mam tu przyjaciół tą transakcję. Ale no co, zaufałem mu, nabrałem się i teraz pożałuję. Wróciła do mnie karma za to, że za to, co zrobiłem. To przekaż. Panowie, no co ja wam mogę powiedzieć? Nie będę was się tak, że w karze was nie było. Zrobicie to, no co uważacie, ale. Ale sprawa wygląda jak wygląda, tak? No nie będę oszukiwał. Wkurwia mnie to, jaką potęgą jesteście, co robicie sobie na mieście. I szczerze, gdybyśmy jeszcze my w żaden sposób od was nie ucierpieli, miałbym to po prostu gdzieś, ale słyszałem informacje, kiedy słyszałem, ile w tym razie nie wiem, bo mnie tam nie było. Ale stwierdziłem, że po prostu, no co, zrobię coś, żeby. Kamerzysta! Na was zrobić, chodź. Tak? Tyle. Panowie, nie mam nic więcej do powiedzenia. Kamerzysta, chodź tu, kurwa. Nie słyszę. Dobra. Kameruj tak, żeby było widać twarz osoby, która strzela. Okej. Czaszkę przestawcie, żeby każdy nie był. Chcę sobie podejść pod tą ścianę. Z kadru zejdź. Z kadru zejdź. Podejdź sobie pod ścianę tam i tam. Z kadru zejdź, czaszka. No. Teraz tak. A ty poczekaj. Nie strzelaj jeszcze. Stań twarzą do niego, patrz mu w oczy i przyłóż klamkę do czoła. Frajerem się urodziłeś, frajerem zginiesz. Musisz przeładować broń, kolego. Nie mam amunicji. Co jest, kurwa? Ej! What? Aha! Kurwa! Jednak wystrzeliło. Wystrzeliło, no. No trudno. Ja pierdolę. Nabijaj. Ja pierdolę, nie. Nie wiem, kurwa, z kim ja współpracuję. Ej, przyda się nam jego karta, nie? Dobra, zostaw.
Gdzie on? Skasowali mu postać, wyjebali kika.